Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. Mimo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Opowiadał to chyba Ksiądz Pawłukiewicz albo Ksiądz Kowalski. Zdarzenie, które miało miejsce podczas Bożego Narodzenia w kościele, ksiądz wchodzi i idzie do żółbka w kościele, patrzy, a tam nie ma małego Jezuska, figurki Pana Jezusa. Już wszczął alarm, że ktoś ukradł figurkę Pana Jezusa, może chciał sprofanować i wybiega przed kościół, patrzy, a tu malec. Na sankach ciągnie figurkę dzieciątka Jezus. No, złapał złodzieja, podchodzi do niego no i robi przesłuchanie. Okazało się, że ten mały chłopiec y, mówi, że poprosił pana Jezusa, żeby, y, bo nie ma sanek, żeby chciał mieć sanki. I kiedy dostał sanki na święta, to przyszedł panu Jezusowi podziękować i przewieźć go na sankach dookoła kościoła. Dowód wdzięczności. Taka to dziecięca mądrość. Dzieci pięknie czują i są bezpośrednie i, i są bardzo szczere. Wiedzą to wszyscy, którzy uczą w przedszkolu, że dzieci wszystko powiedzą, bo jeszcze nie rozumieją wielu rzeczy i może właśnie dlatego są takie szczere, takie odważne, takie czyste, takie, takie dobre. I to jest Wielka radość mieć dzieci, bo dzieci są też naszymi nauczycielami. Święty Józef miał pod opieką Jezusa Chrystusa. Troszczył się o niego, wychowywał go, uczył go, ale też uczył się od Jezusa. Jezus, kiedy potem swoim apostołom będzie tłumaczył Królestwo Boże, to w pewnym momencie widząc, że. Pytają się: kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim, taką im dał odpowiedź. Zaprawdę powiadam Wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim, a kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Patrzcie, Dzieci są postawione nam za wzór. I czy można sobie wyobrazić społeczeństwo bez dzieci? Jaka to byłaby wielka strata, jaka to by była niepowetowana strata, gdybyśmy nie mieli dzieci, nie moglibyśmy ich obserwować. Bo jest z mój: patrzcie na dzieci i uczcie się od nich. Mało kto z nas, z nas pamięta swoje dzieciństwo i też swoje reakcje. Natomiast patrząc na dzieci, my widzimy. Wiele z tego, co jest najważniejsze w Ewangelii. Właśnie tę prostoty, tę miłość, tę szczerość, tę y, wolę y, i wolę proszenia rodziców. Ja często powtarzam to rodzicom: patrzcie na swoje dzieci i uczcie się od nich tego, jak wy macie się zachować względem Boga. Jeżeli wy chcecie, oczekujecie od swoich dzieci posłuszeństwa, wdzięczności, czystości, yy, radości, yy, to Bóg tym bardziej tego oczekuje od nas, od was. Dlatego jak yy, czegoś już spodziewamy się od naszych podwładnych, to wiedzcie to, że Bóg właśnie tego oczekuje od nas. I też jeżeli my kochamy swoje dzieci, kochamy je, kiedy są grzeczne i kiedy są niegrzeczne, i kiedy coś zbroją, i kiedy... Yy, Przynoszą sukcesy i kiedy są zdrowe, i kiedy są chore, i w różnych sytuacjach kochamy je. I jeszcze bardziej troszczymy się o te, które potrzebują więcej uwagi. Jeszcze więcej myślimy właśnie o tych, którym ta nasza uwaga jest szczególnie potrzebna. Dlatego uczymy się zachowania, relacji do Pana Boga i uczymy się też, jak Bóg nas kocha przez analogię tej naszej miłości i miłości Bożej. Nasza miłość słaba ludzka, a Boża miłość wielka. I też, jak dużo na przykład się możemy nauczyć w kwestii modlitwy. Zobaczcie, jak dzieci potrafią być takie namolne, takie, no nie powiem brzydko, i będą przychodzić i prosić, mamo, tato, no, no obiecałaś, obiecałeś, obiecałeś. I czy nie... Tego właśnie też uczy nas Jezus, kiedy mówi nam, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą Wam. Czy to nie jest metoda dzieci? Patrzcie, jakie dzieci używają wybiegi, jakie są, y jak umieją obiecać, umieją też pochwalić, powie powiedzieć, Mam, ja Cię kocham, tak bardzo. I, i przeróżne sposoby. I popatrzcie, gdybyśmy tak, w takim sposobem, jak dzieci zabiegali o to, co. Chcemy u Pana Boga, to Pan Bóg by nas wysłuchał o wiele szybciej, gdybyśmy prosili jak dzieci. Uczmy się właśnie od dzieci prosić. Szczęśliwi, którzy mają dużo dzieci, bo mogą doświadczać właśnie tej szkoły dzieciństwa Bożego. Święty Józef tam właśnie się uczył. Uczył się miłości do Jezusa, do tej Bożej Dzieciny, do tej wielkiej tajemnicy, uczył się od niej. Miłości do Maryi, od Bożej Dzieciny, i uczył się od Maryi miłości do Jezusa. I tą drogą szła na przykład święta Mała Tereska od dzieciątka Jezus. Ona kiedyś opowiadała taką, no tak dzieliła się, że mówi: kiedyś, Kiedy mi coś nie wychodzi, bo świętym nie zawsze wszystko wychodzi od razu, kiedy nie mogę czegoś osiągnąć w życiu duchowym. Jestem, mówię, ty, ma, Panie Jezu, jestem jak to małe dziecko. Wchodzę na stopień na schodach jeszcze wyżej i spadam. Wchodzę i spadam. I tak ciągle się, ale będę to robić do tej pory, aż Ty, widząc moją bezradność i słabość, nie weźmiesz mnie i sam nie wstawisz tam, gdzie chcesz. Popatrz, to jest ta, ta jej winda do nieba, czyli y, upór w czynieniu czegoś, ale Zaufanie, że to Bóg ci pomoże, jak małemu dziecku, ze względu na Jego wielką miłość, nie na nasze wielkie czyny, ale, przez, ale ze względu na Jego miłość trzeba się starać, wchodzić na ten stopień, ale wszystkiego oczekiwać od Pana Boga. Tak to czyniła Mała Tereska. Tak to też, też czynił Jezus. Uczył nas tego. Jeszcze jeden fragment chcę Wam. Przeczytać o dzieciach. Przynosili Jezusowi również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, do apostołów. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do nich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam. Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Pozwólcie, dzieciom przychodzić do mnie. Pamiętam z Ukrainy takie, taką sytuację, kiedy jedna z parafianek urodziła już kolejne dziecko. I kiedy tylko została wypisana ze szpitala, kiedy przyjechali do domu, to tego samego dnia. W wózeczku przywiozła tego niemowlaka do kościoła na mszę świętą, na zwyczajnym dniu. To nie była niedziela. I tak ją woziła codziennie kiedy tylko mogła. I tak przychodziła z tą, z, z tą, yy, z tą swoją córką, z mężem, yy, każdego dnia praktycznie. I kiedy to dziecko już podrosło, kiedy miało tak no, między 2-3 latka, chyba jeszcze nie umiała mówić, to pamiętam, że zwracali uwagę na to parafianie. Ja, ja tego nie, nie zauważałem, dlatego, że skupiałem się na mszy świętej, ale oni mówili tak, że podczas mszy świętej ta Ania biegała po całej kaplicy, biegała i troszeczkę też rozpraszała też innych, ale kiedy było przeistoczenie, Ania nagle zastygała i popatrywała się w to, jak ksiądz podnosi Ciało Pana Jezusa, potem jak podnosi kielich, tak jakby widziała coś, czego starsi nie widzieli. I kiedy skończyło się przeistoczenie, znów biegała, wracała do swojej poprzedniej aktywności w kaplicy. Tak, dzieci mają ten wielki dar, że są umiłowane przez Pana Boga. I dlatego pozwólmy dzieciom przychodzić do mnie. I strzeżmy je i brońmy je przed wszelkiego rodzaju zgorszeniem. Brońmy je tak, jak bronił święty Józef Jezusa. Brońmy dzieci przed zgorszeniami. Zgorszenia teraz przychodzą przez różne kanały, przez telewizję, przez internet, przez środowiska. Widzicie, nie ustrzeżemy dzieci przed tym, że kiedyś, wcześniej czy później zetkną się z jakimś Problemem, grzechem, ale jeżeli są blisko rodziców, jeżeli rodzice widzą tę te sytuację, te, to zdarzenie, to mogą temu dziecku wytłumaczyć: słuchaj, tego się nie robi, to ten pan, ta pani mówił czy zrobił źle. To jest złe. Czyli nazwać, co jest dobre, co jest złe, bo dziecko, skąd się nauczy właśnie tego tego rozróżniania, co jest dobre, co jest złe. Strzeżmy dzieci, bo one są naszym, naszą przyszłością. I od tego, jak je wychowamy, zależy nasza, nasza przyszłość też. Nasza osobista i przyszłość naszej ojczyzny, wiary. Obyście byli jak dzieci. Jeżeli chcecie dostać się do Królestwa Niemieckiego, to musimy... Jak święty Józef, wpatrywać się w dzieci Jezus i być jak dzieci, w swojej, w swojej ufności, w swojej miłości do Ojca Niebieskiego, do naszej Matki Maryi. Obyście byli jak dzieci. Nie chwiejni, nie słabi mali, ale taki, tacy ufni, tacy radośni, tacy posłuszni. Tacy jak dzieci, dzieciństwo duchowe, Obyśmy szli tą drogą dzieciństwa duchowego. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.